Dobry wieczór Państwu. Krzysztof Skowroński. Agnieszka Romaszewska-Guzy. Cały rok czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mogli wręczać nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Mamy nagrodę główną wolności słowa. Są dwie równorzędne nagrody główne. O uzasadnienie pierwszej poprosiliśmy redaktora Stefana Truszczyńskiego. Właśnie, to jest nagroda nasza, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Proszę Państwa, od 23 lat, od samego początku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich właśnie tę nagrodę przyznaje. Ja powinienem stanąć na baczność, bo to są takie sprawy. Mianowicie, konkretnie, resortowe dzieci służby. Znacie Państwo, czytaliście. A nagrodę dostają pani Dorota Kania, pan Jerzy Targalski, i pan Maciej Marosz. Proszę Państwa, właściwie to oni dostali już nagrodę wolności słowa, no bo są na wolności. Natomiast jak to pani robi, że pani się nie boi? Tutaj jest takich pięciu dżentelmenów, którzy bardzo ładnie wyglądają, elegancko, ale to są służby. Proszę Państwa, nie boimy się, kontynuujemy pracę. W tym roku ukaże się kolejna książka, Resortowe dzieci politycy. Zaczęło się wszystko od tej czerwonej, jakbyś Maćku mógł pokazać, od Resortowe dzieci media, proszę Państwa, bo to była pierwsza książka. Wydanie tych, w ogóle ukazanie się tych książek nie byłoby możliwe, gdyby nie oczywiście współautorzy. Ale dwie osoby, Michał Jerzewski, wydawca, jest chyba na sali, który się odważył wydać, proszę Państwa, i Tomek Sakiewicz, redaktor naczelny, bo pracowaliśmy w Gazecie Polskiej i mogliśmy pisać te książki, więc dzięki tym dwóm panom ta książka się ukazała. I przede wszystkim, proszę Państwa, nie wolno zapomnieć, nie można, o świętej pamięci profesorze Januszowi, o Januszu Kurtyce, który otworzył archiwa IPN-u i dzięki niemu mogliśmy i możemy pracować o te archiwa. No właśnie. Brawo. Wywiad z panem Jerzym Targalskim to jest też duże ryzyko, może mniejsze niż napisanie tej książki. Teraz pan da mikrofon. Pan był prezesem i pan szarego reportera od razu tutaj. Proszę pana, pan mówi wszelkimi językami. Dzisiaj się przygotowałem. Chciałem panu zadać po serbsku, po chorwacku, że zapomniałem. Wobec tego... Może pan przypomni, pan Jerzy Targalski jest doktorem, jest historykiem, jest orientalistą po Uniwersytecie Warszawskim. No i jest teraz na ekranach, jest tropi różne machinacje, manipulacje i machinacje też. Także panie doktorze, szapoba, gratuluję, może pan coś powie. Dziękuję bardzo. No proszę Państwa, chciałem wyrazić swoje głębokie zdziwienie. Po pierwsze, że nie jestem na sali sądowej. Po drugie, że nie widzę rozgrzanych sędziów. Istnieje podejrzenie, że może się przegrzali. No a jeżeli się przegrzali, to kto będzie teraz bronił praw ubeka i agenta? Podstawowe zadanie dla wymiaru bezprawia w Polsce. Ale jest nadzieja, jest nadzieja. Myślę, że przede wszystkim jury powinno być oskarżone o naruszenie dóbr osobistych tych dżentelmenów, prawda, za przyznanie takiej nagrody powinno być ukarane surowo. I są jeszcze prokuratorzy i sędziowie. Jest prokurator Marian Młynarski, który w Żywcu ściga obywateli za to, że wyrażają brak zaufania do władzy, no bo to już samo jest przestępstwo, prawda. Jest sędzia Lenarczyk, więc do Żywca i tam znajdą się odpowiedzialni przedstawiciele aparatu, którzy winnych skażą z całą surowością ubekistańskiego prawa. Pan redaktor ma wprawę w karaniu, ale jeszcze przypominam na przykład wyjaśnienie sprawy, kto utworzył Unię, kto utworzył Platformę Obywatelską, to też tutaj, prawda?
Wszystko tam. Wszystko jest, gruba książka. Ale proszę Państwa, najmniej Państwo na pewno wiecie o trzecim autorze, o Macieju Maraszu. Maroszu, proszę Pana, może Pan coś powie o sobie? Tak, jestem ten trzeci, już mam pewnie ksywę taką, ale bardzo mi miło w tym gronie być, w tym trzecim. Może ja krótko powiem tylko o motywacjach, które skłoniły mnie do tego zawodu jako absolwenta matematyki, fizyki, matematyki i filozofii. Chciałem powiedzieć, że właśnie była to możliwość przeciwstawienia się także zawodowo rakowi poprawności politycznej. I mam wrażenie, a ta dzisiejsza szacowna nagroda umacnia to moje wrażenie, książka ta nagrodzona wybiła może cegłę z muru poprawności politycznej, a poprawność polityczną w tym sensie rozumiem tak jako zakaz wyświetlania faktów historycznych, faktów biograficznych, które mogłyby odsłonić źródła wpływu postkomunistycznych elit. Także mam nadzieję, że to się udało zrobić. Odsłonił. No właśnie, a ponieważ Pan tak skromnie, brawo, to ja powiem za Pana. Pan Maciej Marosz po starcie dziennikarskim w Młodym Techniku pracował w naszym dzienniku, na portalu Prawy, a następnie w Gazecie Polskiej, pan jest współtwórcą portalu Niezależna i obecnie jest związany z Gazetą Polską codziennie. Tutaj redaktor naczelny już w blokach startowych dźwiga te kwiaty, więc bardzo prosimy pana redaktora Tomasza Sakiewicza. Gratulacje serdeczne. Książka jest gruba, ale czyta się jak najlepszy bestseller. Dziękujemy bardzo. Może prezes jeszcze coś powie. Gratulacje i powiem, kto otrzymał drugą nagrodę główną wolności słowa. Jest taki dziennikarz, to nie jest coś nadzwyczajnego wśród dziennikarzy, bo ten dziennikarz potrafi posługiwać się telefonem komórkowym. Posługiwanie się telefonem komórkowym jest zwykłą sztuką, ale czasami, kiedy człowiek potrafi się nią posłużyć w niezwykłym miejscu i w niezwykłym momencie, zasługuje na Nagrodę Główną Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Był taki proces, w którym występował Wojciech Sumliński. I był taki moment, w którym zeznawał urzędujący prezydent Bronisław Komorowski. I przesłuchanie było na sali w Pałacu Prezydenckim. Akredytowały się wszystkie telewizje. Na sali stanęły wszystkie kamery. Tylko nie powiedziano tym, którzy mieli te kamery, start. Te kamery nie były włączone, nie było relacji na żywo. I wtedy rycerz Michał Rachoń uruchomił swój telefon komórkowy. I dzięki temu telefonowi komórkowemu właściwie honor dziennikarstwa polskiego został uratowany. Inaczej tej całej transmisji byśmy nie widzieli. Więc z całego serca gratulujemy Nagrody Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Chciałem bardzo serdecznie podziękować i krótko powiedzieć tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, osobiste podziękowania dla moich rodziców za wsparcie i dla mojej rodziny, dla mojej żony, dla moich dzieci, dla mojego synka za to, że pomógł mi wybrać ten konkretny telefon komórkowy. Gratulacje. Nagrywa pan teraz też? Nagrywa, ma w ręku w tej chwili telefon komórkowy i to tyle. Natomiast druga rzecz, w mojej opinii najważniejsza, i to są wielkie gratulacje
dla tych, którzy zdecydowali się zaryzykować swoje własne pieniądze, dla tych, którzy zdecydowali się stworzyć telewizję w państwie, w którym nie istniały wolne telewizje, dla tych, którzy mieli tą śmiałość, żeby zebrać się w grupę, żeby założyć swoją własną kasę, pomimo tego, że wcale tej kasy dużo nie mieli i postanowili założyć telewizję, która powstała po to, żeby słowo mogło być wolne, czyli założyli telewizję Republika. I to jest wielkie osiągnięcie. Im więcej czasu będzie mijało, tym bardziej wszyscy będą rozumieli, na jak wiele oni się wówczas zdecydowali. Więc gratuluję tym przedsiębiorcom, gratuluję tym odważnym ludziom i gratuluję tym wszystkim, którzy zdecydowali się, żeby to zrobić, zrobili to i tym, dzięki którym dzisiaj ta telewizja istnieje i którzy przyczynili się do tak ważnej zmiany, jaka zaszła w Polsce. To jest nagroda dla Telewizji Republika, która transmitowała to wszystko, co mogło wyjść z telefonu komórkowego, bo to Telewizja Republika otrzymała akredytację i to jacyś specjaliści od śpiewu i mas postanowili w ten sposób nas ograć wówczas, że nie pozwolą nam wejść z kamerą i z operatorem. No więc chcieliście nas ograć, zostaliście ograni, a ja gratuluję raz jeszcze Telewizji Republika, firmie, w której spędziłem piękne, piękne lata. Gratuluję wam raz jeszcze. Byliście wielcy, założyliście bardzo ważną firmę, ta firma działa. Jury przyznało jedną nagrodę imienia, główną nagrodę imienia Stefana Żeromskiego. O wypowiedź poprosiliśmy jurora Stefana Truszczyńskiego. Powiem państwu o bardzo ważnym filmie. Jeszcze ważniejszej sprawie. Nazywa się ten film Tam, gdzie da się żyć. Tam, gdzie da się żyć. W Anglii, w Irlandii, w wielu innych miejscach, gdzie teraz Polacy masowo przebywają. 2 albo nawet 3 miliony naszych młodych, głównie obywateli, wyjechało. Jeszcze 2 miliony mówi, że wyjedzie. Bardzo mało o nich w gruncie rzeczy wiemy. Dlatego bardzo dobrze się stało, że Tam, gdzie da się żyć, film w reżyserii Magdaleny Piejko, zdjęcia zrobił Robert Kraus, montował Kuba Pietrzak, dostał pierwszą nagrodę w konkursie imienia Stefana Żeromskiego. Ważna nazwa, ważny konkurs i bardzo, bardzo ważny film, ponieważ obejrzawszy go, myślimy inaczej o tych, którzy wyjechali. Myślimy o nich ciepło, myślimy z żalem, bo nie chcą wrócić. Większość z nich, mimo że tam już jakoś się urządziła, myśli o Polsce i mówi o tym. Warto ten film zobaczyć, bo oni nie są u macochy, nie chcą być. Chcą być znowu w Polsce, ale żeby tu przyjechać, żeby mogli tu przyjechać, muszą być warunki, musi być dla nich praca. To bardzo dużo ludzi straciliśmy. Jak to zrobić teraz, gdy jest szansa, żeby tych ludzi odzyskać. Zapraszamy laureatów Nagrody Głównej imienia Stefana Żeromskiego. To jest nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych. Magdalena Piejko, Robert Kraus, Kuba Pietrzak za film dokumentalny Tam, gdzie da się żyć. Wydany przez Tygodnik Gazetę Polską 15 września 2015 roku. Witam serdecznie. To jest dla nas naprawdę ogromne wyróżnienie i nie mówię o tym jako o takim frazesie, który tu już padł wielokrotnie. Bardzo to ogromny zaszczyt być tutaj wśród Państwa przez wielu z Was. W ogóle wybrałam ten zawód przez wielu, którzy przede wszystkim, dla których przede wszystkim takim testem na to, czy są dziennikarzami z pasji, była katastrofa smoleńska. To właśnie potem znalazłam się i w tym zawodzie. I dzięki tym, którzy wtedy zachowali odwagę, zachowali ten
zachowali właściwie ten profesjonalizm swój dziennikarski. Tutaj jestem. Bardzo serdecznie przede wszystkim chciałam podziękować dziennikarzom Gazety Polskiej, w której mam ogromny zaszczyt pracować. Przede wszystkim Tomkowi Sakiewiczowi, który zaufał mi, mimo że pojawiłam się właściwie znikąd, i Dorocie Kani, bez której ten film by nie powstał. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję też wszystkim dziennikarzom, którzy właśnie okazali się prawdziwymi dziennikarzami przez duże D po katastrofie smoleńskiej. Co do samego filmu, to właściwie była czysta przyjemność. Każdy, który gościł w domu kogoś z naszej Polonii, wie, że zarówno ci emigranci, którzy tutaj są z nami, emigranci 80. roku, emigranci lat 90., jak i ci najmłodsi, którzy są bohaterami mojego filmu, są ogromnie gościnni. Także tworzenie tego filmu i montaż z Kubą to była czysta przyjemność. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja myślę, że Magda tak ładnie mówi i tutaj nie ma co dodawać. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że się bardzo ogromnie cieszę z tej nagrody, ponieważ praca przy filmie dokumentalnym i przy przesłuchiwaniu tak ogromnej ilości materiału i w ogóle praca montażysty to jest taka dość duża odpowiedzialność i cieszę się, że udało nam się wspólny język z Magdą znaleźć podczas wielu, wielu godzin montażu, ponieważ jak doskonale wiemy, podczas montażu można pokusić się na wiele różnych rozwiązań, które mogą zakamuflować prawdziwy sens myśli albo uprościć, strywializować. A wydaje mi się, że udało nam się z Magdą zrobić film prawdziwy, koherentny i taki trochę ponadczasowy, bo ludzie będą wyjeżdżać, taka jest niestety smutna prawda, a chodzi o to, żeby wyjeżdżali z własnej woli, a nie z przymusu. Przechodzimy teraz do bardzo ważnej nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To jest nagroda Watergate za dziennikarstwo śledcze. Tą nagrodę funduje Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To jest nagroda w wysokości 15 tysięcy złotych. Jury przyznało 3 równorzędne wyróżnienia. Honorowe wyróżnienie otrzymują Anita Gargas i Cezary Gmyz za program telewizyjny Taśmy Trzeciej Władzy, Sędziowskie Układy, Telewizja Republika, program Zadanie Specjalne z grudnia 2014 roku. Zapraszamy na scenę. Akurat to wydanie zadania specjalnego dotyczyło korupcji w Sądzie Najwyższym. Chodziło o pewne układy, jakie mieli między sobą sędziowie Sądu Najwyższego z kolegami z sądów niższych instancji, którzy dla pewnych panów chcieli załatwić pozytywnie kasację. I opisaliśmy całą tę historię. Opisaliśmy na podstawie również bardzo twardego materiału dowodowego, jakim były taśmy i SMS-y, taśmy rozmów oczywiście prowadzonych przez tych panów telefonicznie. No, nagroda, która wyróżnienie honorowe, które tutaj zostało nam przyznane, akurat mnie bardzo cieszy, bo dotykaliśmy sprawy, która nie cieszy się nawet wśród dziennikarzy śledczych uznaniem, nie cieszy się zbytnim wzięciem, o tak powinnam była powiedzieć, bo co tu dużo mówić, każdy dziennikarz śledczy prędzej czy później trafia do sądu, a co bardziej, że tak powiem, doświadczony dziennikarz śledczy z większym dorobkiem trafia prędzej czy później do Sądu Najwyższego ze swoimi kasacjami i dlatego to, że jury zauważyło akurat ten materiał,
zauważyło, że jednak wymagało to pewnego pójścia pod prąd nawet wbrew własnym osobistym interesom, no to tym bardziej cieszy. I chciałam podziękować Czarkowi, bo z nim robiłam ten materiał. Nigdy za dużo dobrego słowa o koledze, zwłaszcza tak wybitnym dziennikarzu śledczym, ale naprawdę Czarek zasługuje na to, żeby o nim mówić dużymi literami. Spośród 25 prac zgłoszonych do kategorii Nagrody imienia Kazimierza Dziewanowskiego wygrały dwa prasowe reportaże Dawida Bilsteina. Pierwszy z nich, Polski cud w Afryce, opublikowany w Gościu Niedzielnym, przenosi nas do samego jądra ciemności, do Republiki Środkowoafrykańskiej. W tym najniebezpieczniejszym państwie na świecie od 20 lat żyją i pracują polscy misjonarze i polskie misjonarki. W kraju zniszczonym przez wojnę, gdzie morderstwa i rzezie są na porządku dziennym, nasi misjonarze dokonują cudu i za to, zdaniem Dawida Bilsteina, należy im się pokojowy Nobel. Drugi nagrodzony reportaż, opublikowany w Gazecie Polskiej pod tytułem Selfie z iPhone'a i to ma być tragedia, jest korespondencją z Bałkanów. Dawid Bilstein opisuje wielką wędrówkę ludów do Europy, ostatnią wielką wędrówkę ludów do Europy. Robi to w sposób niezwykle rzetelny, obiektywny i wielostronny, co nie jest częste w dzisiejszych mediach. Jednocześnie autor zwraca uwagę, że ten marsz uchodźców, a właściwie imigrantów, może stać się wielką szansą dla Europy. Stanie się to tylko wtedy, jeżeli Europa obudzi się i zacznie działać. Europa musi zrozumieć, że wszystkie wojny, które toczą się na rubieżach naszego kontynentu, są naszymi konfliktami i to my musimy je rozwiązać i zdiagnozować właściwie grożące nam niebezpieczeństwo. Uzasadnienie wygłosiła pani redaktor Wanda Nadobnik, a na scenę zapraszamy Dawida Bilsteina, laureata Nagrody imienia Kazimierza Dziewanowskiego za dziennikarstwo międzynarodowe. Krótko. Oczywiście to nie jest nagroda dla mnie, tylko dla chłopaków i dziewcząt z RSA, którzy rzeczywiście robią nieprawdopodobną robotę. Może nie w najbardziej niebezpiecznym, ale zgodnie ze wszystkimi danymi na pewno jednym z najbardziej niebezpiecznych państw świata. Robią to nie przez miesiąc, nie przez dwa miesiące, tylko przez kilkanaście lat. Ja to widziałem. Moim zdaniem za mało się o tym mówi. Powinniśmy mówić cały czas, bo to taki nasz polski skarb. Mógłby to być świetny towar eksportowy, który pokazuje, co Polacy potrafią. No i dziękuję. I też miło, że dostałem tą kasę, bo dzięki temu znowu sobie kupię bilety i od razu do nich jadę, więc będę mógł znowu zrobić reportaż. Stasiu, dziękuję. A dostałeś już? Przyznam szczerze, że tak. Jest też druga sprawa. Przepraszam, ale chcę to powiedzieć. Otóż dziś rano się dowiedziałem od przyjaciółki z Kurdystanu, że w tureckim mieście Cizre z 28 cywilów, którzy zostali uwięzieni, zostało już tylko 22. Dodatkowo nie pozwolono tam podjechać karetką. Dokonano ostrzału tego domu, dom się zawalił. Nie wiadomo, kto przeżył, kto nie. Próbowałem się z tą informacją dobić dzisiaj do wszystkich telewizji. Jedyna telewizja, jaka zareagowała, to jest Republika. Po co to mówię? Ponieważ wystarczy naprawdę dać jakieś informacje, jakiś krótki materiał, cokolwiek. To już może wymusić na tych ludziach, którzy robią te straszne rzeczy, pewnego rodzaju mniejszą barbarię. I chociażby dopuścić to, że w końcu karetki tam podjadą. Nie wiem, czy by się udało, tak? Ale proszę, widzę tu bardzo dużo przedstawicieli mediów, tak? Nie olewajcie takich rzeczy, tak? Nie olewajcie takich spraw, bo ci ludzie naprawdę tam giną. Dziękuję. Dawid Bilstein. Nagrodą naszego stowarzyszenia jest laur SDP. Jest to, nawiasem mówiąc, jedyna nagroda, której nie przyznajemy za konkretne dzieło, ale za całokształt, za dorobek życia. Od lat ta nagroda jest przyznawana, są namiętne dyskusje. W tym roku też tak się odbyło, aczkolwiek wygrał pewnie dzisiejszy laureat. Ja może odczytam
werdykt. Laur SDP 2015 otrzymuje za odwagę, rozwagę i talent wykorzystywane mądrze i szlachetnie Bronisław Wilsztajn. Z tym, że ja może dokończę jeszcze uzasadnienia. Wprawdzie w tym wypadku w zasadzie praktycznie uzasadnić nie trzeba. Niemniej w przypadku Bronisława Wilsztajna trzy elementy. To jest życie, działalność i dorobek twórczy splatają się nierozerwalnie i wszystkie są na najwyższym poziomie. Przypomnijmy, proszę Państwa, takie cztery chyba najważniejsze, najbardziej znane elementy z życia Bronisława Wilsztajna. Pierwsza sprawa to powołanie SKS-u. Bardzo ważny etap, właściwie milowy krok w dziejach polskiej opozycji. Drugi taki fakt, który już chyba na zawsze w dziejowych annałach zrośnie się z Twoim, Bronku, nazwiskiem, to jest wyrąbanie wrót lustracji w Polsce. Wyniesienie listy o nazwie Lista Wilsztajna z IPN-u, która uruchomiła proces, którego się już nie dało odkręcić. Kolejna sprawa to prezesura telewizji publicznej. Może krótka, może zbyt krótka, ale która rozpoczęła zupełnie nowy etap i pokazała, że można kierować tą firmą odważnie i rozważnie, jak napisaliśmy w werdykcie. Wreszcie rzecz ostatnia, a mianowicie ważny udział w uruchomieniu projektu obywatelskiego, którym była Telewizja Republika. Jedna ze sprawczyń tego, co dzieje się obecnie w naszym kraju. I to, drodzy Państwo, taka refleksja. Wszystkie te cztery inicjatywy były niesłychanie ważne, doniosłe. Wszystkie cztery mają jedną wspólną cechę. Absolutnie nie opłaciły się jego twórcy. Każdym razem Bronisławowi podziękowano w różny sposób, ale niespecjalnie sympatycznie. I dlatego, drodzy Państwo, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, jego zarząd może w ten skromny sposób powiedzieć: dziękujemy Ci, Bronku. Ja dziękuję bardzo. Jestem bardzo wzruszony i wdzięczny. Marcin Wolski powiedział, nie opłaciło. No jak się nie opłaciło? No opłaciło się. No opłaciło się. Uważam, że się opłaciło. No, proszę się nie obawiać. To nie będzie długa mowa. Jak zwykle jestem nieprzygotowany. I właśnie jednocześnie podekscytowany. Więc chciałem powiedzieć, że jestem wyjątkowo, czuję się zaszczycony tym, że to od Państwa dostałem. Od pewnej zbiorowości, wspólnoty, której należy, do której żyję wielki szacunek. To nie znaczy, że ja żyję wielki szacunek do tego, jak wygląda dziennikarstwo w Polsce dziś. Ja jestem bardzo krytyczny wobec tego, jak wygląda to dziennikarstwo w Polsce dziś, ale mam nadzieję, że się będzie zmieniało. Ja jestem bardzo krytyczny wobec tego, jak wygląda to, co się nazywa to głównonurtowe dziennikarstwo, które z dziennikarstwem ma bardzo niewiele wspólnego, a dużo więcej z propagandą, z PR-em, z salonem dworskością i można by jeszcze mówić, przytaczać gorsze epitety. Ale obok tego wszystkiego w sumie niekorzystnych warunkach wyrasta prawdziwe dziennikarstwo i funkcjonują prawdziwi dziennikarze. I to, że w takich trudnych warunkach oni funkcjonują, to świadczy o nich tym lepiej. I dlatego jestem tak zaszczycony, ponieważ doskonale wiem, że byliby inni ludzie, którzy też by zasługiwali tak samo jak ja na tę nagrodę. To, że Państwo mnie uhonorowali, no jestem niezwykle wdzięczny, tym bardziej. I mam nadzieję, że to jest rzeczywiście taki początek głębszej, szerszej przemiany. No i tak, no cóż więcej mam do powiedzenia. Strasznie Państwu dziękuję. Dziękuję jury, SDP-owi. Ja jeszcze raz powtarzam, opłacało się. Dziękuję bardzo.